dobry, moje drogie skorpiony. Dziękuję Wam, że jesteście tutaj ze mną i zapraszam Was serdecznie do czytania na październik. Kochani, talie są dwie, jak widzicie. Z lewej strony to jest talia, którą będziemy sprawdzać kwestie miłości, romantyczne. Z prawej strony sprawy zawodowe. Film rozszerzony będzie zawierał doprecyzowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń i szans, które nam się pojawią na YouTube. Zaczynamy bez zbędnej zwłoki, moi mili. Po co, prawda? Jedziemy z tym. No i sprawdzimy wszystko. Okej, umiarkowanie. Trzy miecze. Słuchajcie, no spokój. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój, bo część z Was może być w takich rozterkach miłosnych, sensu stricte, w sensie po jakimś zranieniu na przykład. I ważne dla Was będzie, moi mili, najkochańsi, żeby po prostu zachować harmonię, żeby złapać równowagę po tym wszystkim, co się stało, co się wydarzyło, co sobie powiedzieliście, co sobie pomyśleliście. Część z Was ma jakieś rozkminy i to są takie trudne analizy, powiedziałabym, które powodują ból duszy najnormalniej w świecie, bo nie wiemy do końca, co z tym wszystkim zrobić. I tutaj też wskazana jest właśnie... Wskazane jest złapanie równowagi. Wy dokonujecie wyboru pomiędzy dwoma osobami, bo zobaczcie, teraz mi się rzuciło w oczy. Tu są trzy ciasteczka i tu są trzy miecze. Te trójki tak mi się rzuciły w oczy. No więc, moje drogie skorpiony, no albo dokonujecie jakiegoś wyboru ważnego dla Was i potrzeba jest tej harmonii, potrzeba jest tej równowagi, złapania, albo intuicyjnie próbujecie zachować spokój w sytuacji, w której próbujecie zachować spokój w sytuacji, w której czujecie intuicyjnie, że jest coś grane obok Was, tak powiem. Ale następuje jakaś zmiana i dajecie sobie więcej czasu, cierpliwości, tak? Ktoś może powiedzieć, słuchaj, poczekaj, jeszcze nie podjęłam decyzji, tak, poczekaj, wszystko się wyjaśni. Wy same możecie też po prostu stwierdzić, że najlepszym rozwiązaniem w tej całej sytuacji, w której się znalazłyście, moje drogie kochane skorpionki, no to jest danie sobie czasu, na spokojnie, tak, no po prostu, czekanie. No i jest tutaj jakaś zmiana, słuchajcie, część z Was może być po rozstaniu i idzie w nowym kierunku i ten nowy kierunek wydaje się być przy tych kartach, powiem szczerze, długoterminowy, solidny, może w ten sposób powiem, solidny na ten moment, tak, to może być nowy kierunek dla części z Was. Solidny, powiedziałam, jest 10 kielichów, jest 10 kielichów, no więc tak, dobra, kochani, dla osób, które są po rozstaniu, no i trzeba złapać równowagę po tym wszystkim, co się stało. Natomiast los Wam zsyła, moim zdaniem, osobę, z którą macie szansę zbudować stałą relację. Jest to nowa osoba. Dla części z Was, jeśli były jakieś takie trudności, jeśli macie dzieci, dzieci w swoim otoczeniu i tak dalej, które i uwaga na nich była skupiona, to było dla Was ważne, to tutaj jakiś następuje bardzo pozytywny zbieg zdarzeń, który wyjaśnia całą sytuację albo, powiedziałabym, uzdrawia całą sytuację i ważne będzie okazanie wdzięczności za tą sytuację, moje drogie skorpiony. No po prostu, dobrego serducha, tak bym powiedziała, takiej wdzięczności, bycie miłym, dobrych manier, okazanie, nie wiem dla kogo to była informacja, ale tak tutaj widzę. Dla części z Was jest to nowa osoba, która przychodzi po jakimś trudnym dla Was czasie i ta nowa osoba, słuchajcie, wydaje się być solidna. Wy o niej tak myślicie na ten moment, przynajmniej jak ją poznacie. Nie ograniczajcie wyobraźni, tak? Też jakby nie zakładajcie, że coś się skończy szybko. Otwórzcie serducho. Super. Odchodzicie od jakiegoś... od czegoś trudnego. Znaczy, może dwa scenariusze są, słuchajcie. To jest tak, że z jednej strony wychodzicie z jakiejś relacji, idziecie, poznajecie nową osobę, ale ta stara historia jeszcze ma trochę znaczenie, powiedziałabym. Jeszcze jest. Okej, okay. Czyli tak, już jakby uczuciowo tak bardziej jesteście, możecie być gdzieś tam skoncentrowane na kimś innym, ale jeszcze energetycznie możecie być połączone ze swoim ex-partnerem, tak tu widzę, natomiast ta Królowa Mieczy robi porządek z tym Rycerzem Buław, tak tutaj to czuję.
Bo królowa mieczy ceni sobie prawdę, a rycerz buław to jest energia osoby, która generalnie żądna jest przygód i tak trochę skacze z kwiatka na kwiatek, tak? Bierze akcję. A nie wiem, czy to jest ta energia, której wy chcecie, bo raczej was tutaj widzę na spokojnie, zupełnie szczerze, w tej energii 10 kielichów po tym, czyli w takim poczuciu bezpieczeństwa, opiekowania się sobą, innymi, właśnie bez bullshitu, tylko prawda. Tworzymy wokół siebie relacje, które są dla nas naprawdę ważne, które mają sens, które mają jakiś cel w sobie też, tak? Więc jakby... Okej, okay, 5 monet. No, jeszcze będzie takie, będą turbulencje, energia sprawiedliwości, czyli znowu spokój w sobie trzeba, dbać o spokój. Krótko mówiąc, moje drogie skorpiony, 10 buław i odpocząć dokładnie. A na spodzie znowu trójka. Okej, okay, moje drogie skorpiony, no powiem tak... No dobra, to po kolei wszystkie scenariusze od początku. Dla osób, które wyszły właśnie z relacji, poznają kogoś nowego, ale w moim odczuciu ta stara relacja gdzieś tam, czyli to energetyczne połączenie z ex-osobą, wciąż jest z Wami obecne, co utrudnia sprawę, krótko mówiąc, tak? I najlepszym rozwiązaniem jest po prostu tak naprawdę nie tyle wycofanie się, ale przynajmniej danie sobie czasu na to, żeby się nad wszystkim spokojnie zastanowić. Zanim podejmiecie jakieś decyzje, czego pragniecie, o czym marzycie, tak? Zanim dokonacie jakichkolwiek działań. Jeśli będziecie mieli w swoim otoczeniu osobę, która, no, jakby, tak jak powiedziałam, lubi wrażenia, tak bym to nazwała, to wydaje mi się, że wy wrażeń na ten moment, przynajmniej część z Was, może mieć dosyć w październiku i może trzeba będzie tej osobie prawdę powiedzieć. No bo ta królowa mieczy zazwyczaj mówi prawdę, tak? Ta królowa mieczy mówi, o co jej w życiu chodzi i jakby i czego pragnie. No i po tej prawdzie jakby może, to może nastąpić już takie ostateczne rozstrzygnięcie, rozwiązanie jakiejś sytuacji z waszym partnerem, bo wyskakuje 5 monet. Możecie poczuć się przez chwilę odosobnieni, odizolowani, pozostawieni sami sobie, tak bym powiedziała, ale jest sprawiedliwość, która mówi, że słuchaj, chociaż jest to trudna decyzja, bo jest później 10 buław, obciążająca w jakimś znaczeniu, nie jest Ci z nią łatwo, to podjąłeś dobrą decyzję, sprawiedliwą decyzję, odpocznij teraz, tak? Część z Was się rozstanie z partnerem swoim, kochani, dlatego, że była huśtawka, tak? Najpierw jakby czuliście, powiedzmy sobie, pewnego rodzaju niepokój, ból i zranienie. Później nastąpiła zmiana. Zmiana prowadząca do tego, że zaczęło się jakoś tam układać być może. I znowu później nastąpiła jakaś taka sytuacja, która spowodowała w Was już chęć porozmawiania wprost, wprost podjęcia decyzji. W sensie już taka krótka piłka poszła. Tak bym to nazwała. Tu już jakby trochę chyba granice jakieś zostały przekroczone. Tak patrzę, jak dźwigacie te 10 buław, to jest po prostu, nie jest to łatwe, tak? Więc nazbierało się tego przez komuś, może się komuś nazbierało przez jakiś czas i po prostu powiedzieliście, co myślicie o tym. No więc słuchajcie, jest jeszcze jeden scenariusz, zupełnie szczerze Wam powiem, że możecie kogoś poznać w pracy i to jest osoba, która Wam coś zaproponuje, to jest bardzo, i to jest sympatia, słuchajcie. I trzeba być wobec tego, jeśli jesteście w jakiejś innej trudnej sytuacji, wobec tej nowej osoby trzeba być, znaczy nic nie trzeba, ale fajnie by było być po prostu życzliwym, bo nigdy nie wiemy, co się z tego dalej urodzi, bo może Wam być potrzebne wsparcie uczuciowe, wsparcie emocjonalne, tak? Jeśli macie jakieś turbulencje ze swoim stałym partnerem. Także, no słuchajcie, będziemy doprecyzowywać na wersji rozszerzonej, bez dwóch zdań. Teraz sprawdzam sprawy finansowe. Magik, papież, 6 mieczy,
fajnie to w pracy, fajnie, zawodowo, finansowo, fajnie. Uda Wam się przyciągnąć jakąś nową możliwość dzięki Waszym niezwykłym wartościom, które macie w sobie i tego, że tworzycie rzeczy niezwykle wyjątkowe, takie opierające się na konkretnych wartościach, które proponujecie, tak? Że to jest jakby absolutnie innowacyjne być może, że to jest jakby proponowane konkretnej grupie osób, która jakby chce skorzystać z Waszej usługi, także możecie do siebie przyciągnąć jakieś fajne nowe możliwości. I to Wam w jakimś znaczeniu pozwoli uniknąć jakiegoś ryzyka, może finansowego, bo to będą nowe możliwości. Część z Was może wyjechać gdzieś celem do uczenia się, do szkolenia się albo poznania swojego mentora, tak? Kogoś, kto Was inspiruje w tym, co robicie zawodowo. Bardzo ładnie, naprawdę. Nowe w sensie, nowe i bardzo zwracajcie uwagę na to, wszystko, co sprawia, że możecie się w danej chwili douczyć czegoś zawodowo, poszerzyć swoje kompetencje, tak? Rozwinąć się w tym zakresie, który robicie, to może przynieść dużo dobrego, bo jest magik. A co mamy tutaj? Czyli później wyczarujecie sobie różne historie na przykład. Jest siła, jest arcykapłanka. Jest gwiazda. Jeśli douczacie się czegoś nowego, bo się czegoś nauczyliście, macie nowego mentora, macie osobę, która Was inspiruje, pobudza Waszą wyobraźnię, to co powoduje z kolei, że czujecie, że naprawdę idziecie absolutnie w dobrym kierunku, to jakby to powiedzieć, idźcie w to, ale uczcie się więcej, zwracajcie uwagę na szczegóły absolutnie, ale też jakby zachowujcie tę wiedzę dla siebie. I zachowujcie optymizm, że jakby to nie jest ten moment, kiedy coś można komunikować w tej chwili. Jakby jeśli uzyskujecie jakąś dodatkową wiedzę, tak jak powiedziałam, rozwijacie się w jakimś zakresie. Dlaczego? Dlatego, że chcecie być oryginalni na przykład w tym, co robicie, wyróżniać się czymś od innych. Zachowujcie to dla siebie tak długo, jak to możliwe. W sensie, nie komunikujcie o swoich nowych pomysłach. Też mi tak przychodzi do głowy przy tej arcykapłance. Po cichutku coś. No i zobaczcie. Jest nowy początek. Okej, słuchajcie. Nowy początek, który będzie Was stresował, bo nie będziecie moim zdaniem od razu widzieć gdzieś tam efektów, nie będziecie od razu widzieć takich, jakby to powiedzieć. No wiecie, wchodzimy w coś nowego, to jest może nowa usługa, nowy pomysł, nowa praca, nie wiemy dokładnie jak to będzie i się tym martwimy, najnormalniej w świecie, tak? A nie wiemy jakby co dalej z tego będzie. Czujemy po prostu pewnego rodzaju, może nawet rozczarowanie, bo nasze wyobrażenie było zgoła inne niż stan faktyczny, no ale kończycie dziewiątką kielichów, czy szóstką. Szóstką kielichów, czyli znowu jakby, przepraszam, a nie wiem, może będziecie po prostu zadowoleni, no ta pani tutaj jest zadowolona autentycznie na tej karcie, mimo tego, że to jest sześć kielichów, tak, sześć policzyłam. Problem w tym, wiecie, w tych taliach tutaj, że czasami mi się odwracają cyferki, tak więc sześć kielichów, słuchajcie, to jest, no, kurczę, ona jest zadowolona, ale tak sobie teraz myślę. Zaraz kartę radę Wam dam. Jeśli wskoczycie w jakiś nowy początek z ogromną nadzieją, to on Was może troszkę rozczarować zawodowo. I tutaj znowu się pojawia sześć kielichów, czyli ta energia, w której warto zachować optymizm, bo ona jest bardzo zadowolona, ta postać, ale też być miłym, koleżeńskim. Dobre maniery w tej sytuacji, tak? Nie poddawajcie się tak szybko. Jeśli zmieniacie pracę, to przez chwilę możecie tęsknić za ludźmi z Waszej starej pracy, po prostu, tak? Za ludźmi ze starej pracy tęsknimy, koniec, bo tam byliśmy zżyci, to byli nasi znajomi, dobrzy, może nawet przyjaciele i tak dalej i czujemy taki brak, że ich nie ma przy nas. Karta rada. Idź za pasją, mój drogi Skorpionie. Tutaj rzeczywiście to jest rozdroże i może być rozdroże zawodowe dla Was i dla części z Was nowa praca, dla części z Was zastanawiacie się, czy wejść w nowy projekt, tak? Wejdziecie i może będziecie trochę rozczarowani, ale tak jak mówię, dajcie sobie czas. Dwie buławy dla mnie to po prostu idź za tym, co czujesz, idź za pasją, idź za tym, co Cię kręci. W tym kierunku wybieraj, tak? Jeśli jest jakiś nowy pomysł, nowe możliwości, które powodują, że po prostu chcecie się pracować, no to jest ta droga. Okej, a miłośnie, zobaczcie, cztery miecze, odpocznijcie. Okej, po jakimś trudnym momencie, odpocznijcie.
Znowu się pojawiło dwa razy, cztery miecze tutaj na etapie, znaczy w tej części miłosnej, która nam mówi o tym, że powinniśmy trochę czasu ze sobą spędzić. No i po prostu sobie odpocząć, tak? Więc jakby tego Wam życzę. Zawodowo, materialnie, to tak jak powiedziałam, nowa możliwość przynosi trochę rozczarowanie. Myślę, że nie tego się będziecie spodziewać, więc też jakby sprawdźcie sobie wszystko wcześniej i odpowiednio się nastawcie, tak? Jakby do tej całej sytuacji. Przynosi pewnego rodzaju rozczarowanie, ale najlepszym rozwiązaniem w tej całej sytuacji, cokolwiek Was nie rozczaruje, bo to może być jakiś jeden element z całości, to przecież nie musi być cały projekt, tak to powiem, któremu się tu poświęcacie, czy też cała praca nowa, tylko jakaś jedna część z tego nowego elementu. No to tak jak powiedziałam, życzliwość, tak? Dobre maniery, życzliwość, bycie miłym, bycie uprzejmym będzie najlepszym, najlepszym, no jakby najlepszą odpowiedzią na tą sytuację. Także moje drogie Skorpiony, trzymam za Was kciuki, a osoby zainteresowane zapraszam do czytania rozszerzonego.